Ohio, ja jestem Tosirko, a to jest Call of Duty. Powoli zmierzamy do końca. Te mechy, które mamy jako dostęp do nich, są zajebiste. Fajnie, że możemy się nimi pobawić. Okej. Tak jest. Broń wolna. Załatwmy coś. A masz z rakiety. Okej. Czym by ich tu załatwić? Czymś takim może. Jak najbardziej. Chyba nie trafiłem, ale użyjmy tych. Uhu, piękna zabawa. Bardzo piękna. Super. Jeszcze ktoś? To chyba rozwiązuje całą sprawę. Okej. No, tam wylądował. Okej. Prowadź koleś, bo tutaj widzę gruzę i nie bardzo wiem, jak mam dojść. Nie bardzo wiedziałem, że to są mechy podwodne, ale skoro tak, robi się ciekawie. Mam tu jakieś torpedy? Chyba nie. A szkoda, że nie mam torped. Rozwalałbym sobie jakieś uboty albo coś w tym rodzaju. Gideon, thermal readings are spiking inside the command center. They're going to launch soon. We'll make it. Idź, Giduś, idź. Nie wiem, czemu takim żółwym tempie idę, ale... Trudno. Gideon mnie chyba trochę hamował, znaczy szedł za mną. Mitchell, on me. No tak, idę za tobą, idę. Strasznie dużo wody tu. Ilona, we're inside. You should be right next to the launch pad. Security breach in the silo. All units converge on sector 4 immediately. Serio? W pobliżu wyrzutni? Żeby się czasem nie okazało, że wejdziemy do wyrzutni. Prowadź, Giduś, skoro chciałeś iść pierwszy. No, ładnie. Ale muszę być trochę strzelał. A nie biega go szum. Jeszcze jeden został. Jak najbardziej, do przodu. Będzie pan zadowolony z naszego pójścia do przodu. Nie wstawaj. Uparty człowiek. Biegnę, biegnę. Okej. O, biegnij. Jeszcze na dół. Ile tych schodów? O, o. Czas nam się kończy, Giduś. To ja biegnę. Szybciej od ciebie. Może rakiety coś dadzą. Okej. Niezła nawalanka, tylko załatwiłem. Prowadź gdzie? Bo mam iść za tobą i nie wiem gdzie mam pójść. Okej. Chyba się udało. Na razie idzie całkiem sprawnie. Prowadź, Gideon. Prowadź, stary, prowadź. Dwóch? Ładnie. Powinno wiele spraw załatwić. O, ładnie goś też ściągnął. Takie otwieranie drzwi to ja rozumiem. Nikogo? Dziwne. O, ja stoję przy swojej połówce. Damy radę, damy radę. Udało się zerwać blokadę. Serio? Uff. Nieźle. Chyba troszeczkę przemodeluję ten model. Będzie bardziej aerodynamiczny. Okej. Odpalanie, a ja jestem w tunelu wylotowym powietrza. Genialny pomysł. No naprawdę. Dlatego się za nim schowałem. Idź pierwszy. Przynajmniej ja dotrę. Będziesz mnie osłaniał przed tym ogniem. Nie no, po prostu piękne. Strzelam ze wszystkiego, co mam. Chyba trafiłem. Chyba trafiłem do centrum tej rakiety. Udało się. Mitchell, hang on. We stopped it. We stopped the launch. I'm gonna get you out of here. Stay with me. Ale to chyba nie koniec. Irons się wkurzy. Z całą pewnością musi się wkurzyć. Oho, bardzo ładnie. Jeszcze ktoś? Nie mam cela. Pokaż się, koleś. Nie mogę uszczelić tamtego pajaca, ani tego za krzakiem. Okej, chyba załatwione, a nie mam amunicji. Brak amunicji! Nie załatwię go. I mnie zawił. Trzeba inaczej teraz zagrać. Będę teraz czekał, aż podejdą. Okej, jeden wyeliminowany. Okej. O, ładny strzał. Zostawię sobie 3 pociski, jakby co. Chyba, że mi się uda ich wyeliminować z takiej odległości. Okej. Udało się. 2 pociski mi zostały, ale się udało. Sentinel 2-1. City defenses are breaking. Atlas troops are collapsing. We need to know the status of that launch. Copy that, Kingman. The launch has been aborted. Repeat, launch is aborted. You copy? Kingman, come in. Przerwali nam łączność. Damn it! Cut off. We need to move. They're gonna hit this building any minute. I'm setting you down. I need you to try and walk, Mitchell. Okay. Find some light. To ma być postawienie? Oops. Fucking move. I could ask the same of you. He's hacking into our exos. Come out of ammo. You rely too much on those things. Nie mogę. The city is falling. It's over. What I have started won't end with me. It's bigger than me, and it's certainly bigger than you. You think I'm a monster? That's only because you don't have the conviction to do what's necessary. To nie było konieczne. Manticore, killing thousands of innocent people. I'm saving the world from itself. When there's no one left to challenge Atlas, there will be no more wars. There had to be sacrifices. Tak. I tak ktoś się pojawi, kto będzie chciał wojny. A za 5, za 50 lat. Stop the launch. They'll bring this entire building down on top of you. I could have killed you in the prison camp. I could kill you now. But I won't. Jesteś. I'm not a monster. Zabijasz niewinnych ludzi tylko po to, żeby nie było wojen. Każdy ma dobre powódki, ale niestety zbacza na złą ścieżkę. Mitchell, try to hit the release on your exo. Okej, spróbuję jakoś. Ja daję radę, a ty nie potrafisz? Dziwne. Ale dobrze, że moja ręka jeszcze w jakiś sposób działa. It's not working. Twoje lepiej schakował. There's no time. If he gets away, this will all have been for nothing. Go. Okay. Dobra, biegnę. O, jest to. A. Okej. Teraz cię złapię. Ihi, mam cię. Mam cię. Wow. Fu. Leć. A ja go nie, pana ciulka z nożem. Widzisz? To twoje imperium. Nie muszę. Jest jeszcze trzecie wyjście. Już raz straciłem rękę. O, jakim cudem? Za szybko to było. Mitchell, pull me up. I'm not letting go. Jest jeszcze trzecie wyjście. No. Macham sobie. Mitchell, I gave you a second chance. Tak. No i co z tego? Żegnaj. Przyjacielu, anioł się. Mam tylko nadzieję, że nie powstanie z martwych. Nie będziesz człowiekiem o dwóch twarzach. Bo to by się źle skończyło. I've got you, mate. I've got you. Dokładnie. Mógł tylko zginąć. Będziemy walczyć. Taka jest prawda, że mocniejsi mają chronić tych słabszych i nie powinni wykorzystywać do tego takich skutków. Takich rozwiązań powinno się to inaczej zrobić. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca przygody w Call of Duty: Advanced Warfare. Mam nadzieję, że się wam podobało. I kończymy. Było fajnie. Zabawki były zajebiste niektóre. Grało się świetnie. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Pa, pa.